Barbara YouTuberem. Witam wszystkich. Dzisiaj troszeczkę tak w plenerze, ponieważ są ferie i dzieci w domu na szczęście grają w grę, i to grę planszową, nie przed komputerem, także mama mogła się na trochę wyślizgnąć, żeby powiedzieć parę słów. Parę słów po treningu wczorajszym w Świętajnie, gdzie dziewczyny dały z siebie chyba wszystko, była moc, był power. Wkrótce myślę, że wrzucę filmik pokazujący fragmenty treningu wczorajszego z dziewczynami. O czym chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, bo często zadajecie mi różne pytania po treningu. Chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, na systematyczność. Dziewczyny, chcecie zmienić swoje ciało, chcecie żyć lepiej przez to, chcecie być bardziej fit, chcecie być bardziej sexy. Wszystko, chcecie się lepiej czuć w swojej skórze, chcecie siebie odnaleźć. To wszystko uda się pod warunkiem jednej rzeczy: systematycznego pracowania, systematycznej pracy i małymi krokami, niedużymi. Nie osiągniecie niczego, myśląc, że przyjdziecie dwa razy na trening, który będzie mega trudny, i po tych dwóch treningach będziecie mieć super kondycję, będziecie super wyglądać. Nawet pochodzicie miesiąc czasu i wydaje wam się, że to już powinno, nie wiadomo co się z wami wydarzyć. Nic takiego nie będzie miało miejsca. Systematycznie, małymi krokami, do przodu, w długim okresie czasu. Pozdrawiam was serdecznie, ściskam mocno i do zobaczenia na piłkach dzisiaj w Spychowie i potem w Rozogach, a jutro Świętajno i Jeruty.